Cześć kochani. Dzisiaj mamy 25 grudnia 2022 roku fałszywego żydowskiego kalendarza. Dzisiaj kochani zrobię zawierzenie Polski i całej cywilizacji Bogu Słońca. Jak wiecie, jak większość z Was wie, przesilenie zimowe miało miejsce 21 grudnia tego roku. I to jest właśnie to właściwe Boże Narodzenie, które jest zarazem nowym rokiem, nowym cyklem. Związane jest to z budową mechaniki nieba, Układu Słonecznego i umiejscowienia w galaktyce. Możemy również jako nowy rok przyjąć przesilenie wiosenne czy marcowe, które jest w marcu, lub jesienne, aby było sprawiedliwie dla obydwu półkul. Jak wiecie, gdy u nas jest zima, na półkuli południowej jest lato. Cała specyfika mechaniki nieba, obrotu Ziemi, obrotu wokół Słońca jest już ludzkości doskonale znana. Problem jest natomiast w czym innym. W tym, że mamy źle ustawioną tak zwany rok zerowy, czyli przejście z ery barana do ery ryb i obecnie z ery ryb do ery wodnika. Jak wiecie z różnych przekazów, Bóg chce, abyśmy weszli w erę wodnika, erę pokoju, współpracy, zrozumienia. Dlatego dzisiaj będę wnosił intencję o zatrzymanie satanistycznego NWO, zaprzestanie wojny na Ukrainie, która jest tak naprawdę okultystyczną ustawką okultystycznych elit żydowskich. Będę wnosił o nawrócenie się rządów USA, Rosji i Chin, a także innych pozostałych, jak Turcji, Arabii Saudyjskiej i wszystkich innych znaczących osób na Ziemi, które za tym wszystkim mniej lub bardziej stoją, że tak powiem. I będę wnosił też o nawrócenie się ludzkości na religię dostosowaną do jedynego Boga, którego mamy. W zasadzie to Bóg ma nas. To Bóg stworzył Układ Słoneczny, nie my ludzie. Jedynego Boga, Boga Słońce. I dostosowanie do Boga Słońce kalendarza, jak i ery, czyli umiejscowienia Układu Słonecznego w galaktyce. To dzisiaj można dzięki nowym technologiom bardzo dobrze ustalić. Kochani, żadne technologie, jakiekolwiek byście nie wymyślili, jakiekolwiek byście nie posiadali, nie zmienią faktu, że Bogiem w Układzie jest Słońce. Bóg nie jest człowiekiem. Personifikowanie Boga, przydawanie mu ludzkich cech jest bluźnierstwem. To my kształtujemy się dzięki łaskawości Boga Słońce i na Jego podobieństwo, ale nigdy nie będziemy Bogiem, nigdy nie będziemy Słońcem. Jesteśmy tylko ludźmi, istotami organicznymi. Dlatego albo się podporządkujemy boskiemu Matrixowi, czyli boskiemu Układowi Słonecznemu, który jest jaki jest, albo po prostu będę wnosił do Boga o to, aby do tego nie doszło. Dzisiaj zrobię zawierzenie całej cywilizacji Polski, całej cywilizacji Bogu Słońce. Będę wnosił o pokojową apokalipsę, abyśmy pojechali do Rzymu, do papieża Bergoglio, abyśmy odzyskali polski rząd. Jak wiecie, obecnie nie mamy polskich rządów. I uwłaszczenie narodu się polskiego na zasobach ziemi, daru od Boga. W przypadku relacja Bóg-człowiek, nigdy nie możemy mówić o testamencie, albowiem jak za chwilę zobaczycie, Bóg żyje wiecznie, zawsze. A ktoś, kto żyje wiecznie, nie spisuje testamentu. Także dlatego powinniśmy zawsze mówić o darze od Boga. Pamiętajcie, dar od Boga, nigdy testament, bo to jest bluźnierstwo. Tak więc za chwilę zrobię takie zawierzenie. Składać się będzie ono z dwóch części. Pierwszej będzie podziękowanie za to, że istnieje, że my istniejemy, że możemy żyć i obserwować świat z perspektywy człowieka. Jak wiecie, czas jest opisem ruchu. Inaczej odmierzalibyśmy czas na Księżycu, na Marsie albo na jakiejkolwiek innej planecie, a inaczej odmierzamy go na Ziemi. Powinniśmy się tylko dostosować. To jest bardzo łatwe, bardzo proste.
Potrzeba tylko dobrej woli od was wszystkich, kochani. Do Boga, jak wiecie, fale dźwiękowe nie roznoszą się w przestrzeni. Fale dźwiękowe roznoszą się tylko tam, gdzie jest odpowiednie warunki, czyli atmosfera, prawda? Dźwięk jest falą. Tak więc do Boga należy składać intencje, czy też modlitwy, czy prośby, czy podziękowania tylko myślą. Tak więc tylko medytacja, nazywacie to medytacją. Tylko myślą, albowiem Bóg was nie usłyszy w ten sposób, jak będziecie do Niego mówić, a poza tym będzie wyglądało to troszkę śmiesznie, jakbyście gadali sami do siebie, tak? Pamiętajcie, do Boga tylko medytujemy, składamy tylko prośby, podziękowania myślą. Dobrze, to tyle przedmowy.